A będzie to prezentacja dokonana przez pana profesora Gino Malacarne z Bolonii. Tytuł prezentacji brzmi Museum Architecture Compositional Themes. Proszę bardzo. To będzie online prezentacja. Good morning, a greeting to all. Thank you for pozdrawiam Państwa invitation. Wszystkich i bardzo dziękuję za zaproszenie. To participate also this year. Bardzo się cieszę, że również w tym roku even mogę uczestniczyć w Państwa seminarium. I'm sorry, I can't be there with you. Przepraszam za nieobecność osobistą. My speech would like to be a contribution to the architectural culture of the museum. Wystąpienie ma być przyczynkiem do architektury muzealnej. Chciałam wyjść od refleksji na temat doświadczeń przestrzennych powiązanej z historią jako aktorem końcowym. W tym momencie muzeum nie jest, utraciło swój charakter ekskluzywny, zaprojektowany do zachowania i utrzymania dzieł, prac. Ale w tym momencie pojawiło się pytanie o sposób przedstawiania, pokazywania obiektów wewnątrz i na zewnątrz muzeum. Z jednej strony wobec tych nowych potrzeb, a z drugiej strony patrząc na tradycję muzealną, powinniśmy spróbować i stworzyć, skonstruować wyobrażenie obiektu muzealnego w ramach potencjalnego projektu. Wyobrażamy sobie, że nie mamy do końca takiej typowej formy muzeum, które podsumowałoby nowe doświadczenia. Różne zadania instytucjonalne, koncepcja, ciągła ewolucja ram muzealnych prowadzi do sprzecznych niekiedy nowych form obiektów muzealnych. Moim zdaniem muzeum nie jest do końca budowlą mającą być wyłącznie pojemnikiem zawierającym kolekcję, odpowiadając na inne problemy. Muzeum nie jest tylko neutralnym, septycznym pojemnikiem. Dla mnie muzeum ma zawierać kilka elementów typologicznych, które można znaleźć w pierwszym budynku wniesionym jako muzeum, mimo i tam znacznie znajdowały się wydzielone miejsca na kolekcję. W tym projekcie elementy kolekcji znajdują nowe życie, przenikając się, pokazując nowe modele i koncepcje. Mamy galerię, rotundę, kaplicę, pokoje renesansowego pałacu. To jest typowa tradycja muzeum. To jest to, z czym pracujemy. Tradycja jest synonimem pewnych doświadczeń, które sprawiają, że muzeum przywraca architekturę do działania operacji architektonicznej i przestrzeń wyobraźni architektonicznej i koncepcja pamięci i kompozycji stwarza, że projekt staje się organizacją konkretnie
zdefiniowanych elementów, które stanowią typologię. I mamy tutaj filtrację nowej konstrukcji i symbolicznych koncepcji. Chodzi o to, że jest to połączenie procedury i koncepcji, które w ten sposób pozwalają nadać architekturze znaczenie, a znaczenie leży w działaniu, w wykorzystaniu, w charakterze. Mamy tutaj przypomnienie pewnych zasadniczych zasad, które przejawiają się w przykładach architektury oświecenia. Mamy tam pewne elementy typologiczne, które zostały zbadane i wykorzystane i w tym momencie są skoordynowane. Koordynacja odbywa się na zasadach ciągłości tej narracji, która próbuje przywrócić całość z fragmentów. I tutaj mamy te studia i badania podstawowe, które pokazują nam, że mamy tutaj miejsca do uczenia się, miejsca do zachowania, do konserwacji, ale również miejsca upamiętniające, na przykład przedstawiające Petrarkę podczas studiów, przedstawiające poszczególne elementy. I tutaj widzimy koncepcję może niesystematyczną, ale mamy tutaj koncepcję bazującą na guście estetycznym i wreszcie mamy badania oparte na zasadach humanistycznych, takie jak zasady projektowania architektonicznego, które mają zawierać precyzyjny program ikonograficzny. Innym typowym elementem architektonicznym jest galeria. Galeria staje się uprzywilejowanym miejscem na prywatną kolekcję sztuki, różnych ciekawych elementów i faktów archeologicznych. I tutaj mamy na przykład XVI-wieczne palace i tam właśnie galeria była już bytem samym sobie, była z całą pewnością jednym z najlepszych przykładów tej koncepcji. Mamy tutaj autonomiczne budowle. I tutaj widzimy tutaj w tło stworzoną dla kolekcji zabytków Gonzagi. I tutaj mamy konkretną budowę, która pasowuje się w cały teren. I mamy przykłady galerii takich na przykład XVIII-wiecznych malarzy jak Panini. Tutaj mamy oddanie pewnych wyobrażeń. I tak samo widzimy tutaj galerię, która jest oświetlana rozproszonym światłem pochodzącym z góry i pokazuje z wyjątkową jasnością to, co stanie się główną przestrzenią muzealną. Jeżeli teraz popatrzymy na pierwsze zbudowane muzeum jako na budynek autonomiczny, widzimy, jak utrzymuje się to stworzone na architektoniczne jądro. Widzimy tutaj też nowe elementy, które rosną w znaczeniu przy kolejnych muzeum. Mamy duże atria, monumentalne klatki schodowe, które zachęcają odwiedzających do poruszania się wolno. Mamy również inne elementy typowe, mamy duże osie, które łączą się, formując i tworząc określoną hierarchię. Mamy tutaj również skład i kompozycję poszczególnych koncepcji, mamy tutaj wysokie sklepienia i mamy również przestrzenie z centralnymi płaszczyznami tworzącymi dziedzińce. I to są koncepcje typowe dla wielu XIX-wiecznych muzeów, dla których
projekt stworzył określone ramy. I teraz jeden z najprostszych koncepcji centralności tego projektu jest Berlińskie Muzeum, więc mamy tutaj portyk, mamy tutaj kopułę, mamy tutaj galerię i widzimy tutaj koncepcję połączenia elementów, stworzenia określonych wrażeń sensorycznych, rozproszenie światła i charakter architektoniczny. Mamy przejście z ciemnych, długich korytarzy do jasnej przestrzeni oświetlonej góry, określonych sklepień. Poddaje nam tutaj koncepcję sublimacji światła i cienia, które ujawniają nam architekturę. Mamy tutaj też galerię londyńską, Johnsona, i mamy również mamy galerię drezdeńską malarstwa. To są te przykłady. I oczywiście moglibyśmy wiele na ten temat mówić. Natomiast co jest tutaj ważne, to zdefiniowanie powracających elementów i części, które tworzą tą tradycję architektury muzealnej. Więc chodzi tutaj o wybranie metody projektowej, projektu odzwierciedlającego miejsce muzeum w architekturze. I chodzi o wyznaczenie i oznaczenie tej części historii. Chodzi o nadanie projektowi jakości i cech przestrzennych, stwarzających warunki do zrozumienia i pojęcia, z drugiej strony jednak utrzymując wymagania dla budynków publicznych. Z tego punktu widzenia są to właśnie te nieuniknięcia koncepcje dla projektów muzealnych. Chodzi o spojrzenie z refleksją na przestrzeń muzealną. Na przykład tutaj mamy muzeum w Berlarak, muzeum w Hadze. Jest to muzeum uważane za jedno z pierwszych takich muzeum, którego funkcja została wskazana łącznie zgodnie z nowoczesnymi kryteriami i dodano nowe potrzeby, a więc mamy tutaj to muzeum o charakterze bliższym współczesnemu centrum różnego przeznaczenia i generalnie program budowy koncepcji został zmniejszony i jego rozmiary zostały zmniejszone, natomiast program funkcjonalny pozostał bez zmian. Budynek okazał się również elastyczny w koncepcji przestrzennej. Nowoczesne muzeum przekształca się bardziej i bardziej w budynek publiczny, pokazując zmianę swoich funkcji i cech. Chodzi o udział w życiu kulturalnym miasta i miejsca. I tutaj sformułowano taką takie założenie, że nie należy myśleć, że jest to budynek przeznaczony na kościół, czy mający przypominać kościół, ma to być budynek publiczny, odzwierciedlający jego funkcję, ale również znaczenie upływu czasu. I teraz współpracując z zespołami miejskimi i z obszarami, specjalistami architektonicznymi, pracujemy nad koncepcją wypracowania połączenia tradycji muzealnych z architekturą. I tutaj mamy tutaj koncepcję, której sercu leżą w sale muzealne. Mamy tutaj nie tylko wskazany program estetyczny, ale również przejście do precyzyjnego programu teoretycznego fragmentu bezpiecznej rzeczywistości. Jest to program budowlany, który realizuje ideę miasta. Budowanie muzeum
Przepraszam, miasta, miasta budującego muzeum jest to użyteczny kompleks. Jest to kompleks publiczny, który projektują zespoły miejskie. Mamy tutaj elementy pochodzące z tradycji miejsca muzeum, na które wpływ miały inne elementy miejsca architektoniczne, tylko widocznie zewnętrzne dla tych elementów. I to muzeum staje się prawdą przez elementy stanowiące część całej przestrzeni muzealnej. I tutaj mamy kolekcję, która, jeżeli zostanie ponownie zebrana, pokaże nie do nowe znaczenie, czy też wskaże nowe znaczenie nie tylko tej całej kolekcji, ale pozwoli również na zrealizowanie koncepcji i celów architektonicznych. Chodzi o przejście do rozwiązań praktycznych i nie ma ten budynek być celem samym sobie. I cała koncepcja przestrzeni zewnętrznej otaczającej to muzeum pozwoliła na zrealizowanie tego celu. Chodziło o to, żeby stał się to projekt stosujący, realizujący szereg metod i koncepcji tego projektu. I to muzeum, jego przestrzeń, dzieła sztuki, kolekcja, dekoracja zewnętrzna i zewnętrzna, dzieła sztuki w muzeum i doświadczenie światła są udaną próbą zbliżenia się pracy koncepcji sztuki totalnej w naszej cywilizacji. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.